bo wyłoniliśmy najfajniejsze gadżety, które chciałby kupić każdy. Na pewno ty. Na skąd wiesz? Jak to zobaczysz, to na 100%. No to dawaj. Spójrz na ten dom, on jest zrobiony cały z gadżetów. Ja widzę te wszystkie TikToki ludzi mieszkających w Chinach i oni mają takie gadżety, że nie mieliście pojęcia, że coś takiego. Czy ty widziałaś ten stół? Widziałam ten stół. To patrz na te kanapy, z której możesz zrobić łóżko. Ile tu jest gadżetów? Weź potem pamiętaj, z czego tu korzystać i jak to wszystko składać. Oho, leżak do samochodu. Oj, to chyba niebezpieczne. No, ale na postój jest spoko. Wyobrażasz sobie, że całą noc jedziesz i w nocy możesz tak kimnąć? A ja właśnie sobie teraz kminię, że to jest całkiem spoko opcja, żeby kupić do domu taki leżak. Ja myślę, że to jest całkiem spoko opcja, żeby się wyprowadzić z mieszkania i zamieszkać w samochodzie. Będzie 10 tysięcy razy taniej. O nie, najgorzej, jak nie masz miejsca, żeby podłączyć wtyczkę, a tutaj? Ej, spoko. Ty genialny, w sumie nie odstają ci takie te wszystkie te z kontaktu. Ej, to jest fajne i patrz, ile możesz podłączyć. Bez kitu możesz takiego zrobić z tego wielokontaktowego boksa. Wow, to by ci się przydało, skarbie. To jest życie na krawędzi. No patrz, możesz nawet sal na tym robić i to nic ci nie wylewa. A jak niby się nie wylewa ta kawa w środku? No właśnie, ja cholera jasna nie wiem. Bo rozumiem, że kubek się trzyma, ale ta kawa w środku to jak się na mnie wylewa, jak robi salto? To jest przemyślany gadżet z TikToka, ja takiego chcę. Ale z grzybka zrobiłaś stół. Ja bym się bała usiąść na to. Ja mam wrażenie, taki papierowy. Że to nie jest najbardziej stabilne, ale zajmuje mało miejsca. Fajne są rzeczy, które zajmują mało miejsca. Tak, możesz je rozłożyć jak Transformersa. A to co, to jest do mycia? Skarpetka przeciwwodna. Możesz skakać po łóżach i chodzić. Super na spacerki z psami. To jest bez kitu zarąbiste. Nie dość, że masz buty czyste. Wyobraź sobie, że kupujesz buty i kupujesz taki pancerz do nich. To jest przemyślane. Bo jaki dispenser? Możesz tam sadzić wszystko. Ej, to jest genialne. Tak na przykład miejsc na kawę, na MMM, nie wiem co jeszcze. Ale to trzeba mieć wyciągnięte, bo gdzie ty to do szafki ułożysz? Takie duże, bo to jest takie nieporęczne. Ale jak ty dasz na stół, każdy cię będzie zazdrościł. Ale po co mi ryż na stole? Albo też możesz jeszcze sobie większy taki zrobić i powiesić do kuchni. O, to jest super. Jak ktoś ma dzieci i na przykład jedzą płatki śniadaniowe, jeszcze zachęcacie je, żeby sami sobie robili te jedzonko. Właśnie odblokowałeś moje nowe marzenie na kiedyś tam. Dispenser w domu w sensie. Lazy Mac, wiesz co to oznacza? Leniwy kubek. I w sumie już nie jest taki leniwy, już jakby jest całkiem sensowny, bo możesz tam robić tornado w środku. Mega dobra, jak nie chcecie używać łyżeczki w swojej ręki, to zawsze macie. A, bo przecież żeby to wymieszać w ogóle jest przydatne. Ja myślę, że jest taki fajny efekt i że już nie jest nudny taki kubek. O nie, co to jest? Ej, to by ci się podobało. W sumie całkiem spoko. Zarąbiste, możesz tak nożyczki do jedzenia w ogóle. No. Trochę ściach, ciach, tak, tak. To jest bezpieczniejsze w ogóle niż tym nożem, bo ty się co chwilę przetniesz. To też prawda. O, ja to widziałam! Gdzieś mi się reklama wyświetlała tego. I to ci robi notatki, wystarczy, że zeskanujesz. To jest świetne. Jakby to było, gdy ja byłam w szkole, to bym to kupiła. Co to? To jest żelazko. Ty narzekaj, że nie ma żelazka w domu. To proszę bardzo. Jaki to jest satysfakcjonująca, matko. To jest najfajniejszy filmik. Ja uwielbiam takie rzeczy oglądać. Ej, no nawet chce mi się prasować, ale jakbym miała potem te rzeczy prasować, to już bym się nie chciała. Ale to do tego służy, żeby pracował. Nie wiem, żebym sobie postawiła, nie wiem, na szafkę. O co im chodzi z tymi jajkami? Że faktycznie to jest chyba takie miękkie po prostu. Tak, to jest albo że się dostosowuje do twojego tyłka, bo jak ona usiadła, to to jajko po prostu tam wleciało, a nie się rozbiło. Wiesz co? Na taką 40-tysięczną godzinną podróż fajnie. No ogólnie spoko, jak ty cały dzień siedzisz przed tym kompem. Bidon na bluetooth z głośnikiem w środku. Czyli biegniesz i masz od razu z tego słuchać muzyki. O nie, nie róbcie takie. Ja jednak tak nie lubię, jak ludzie z takimi głośnikami chodzą przez miasto i puszczają na fulla muzykę. Ej, 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 ej. Jakbyś się napiła takiej wody z głośnika, to czy w środku by ci grała muzyka? To było dobre. Maszyna do pierogów, to jest, nie wiem kto to wymyślił, ale ten ktoś miał IQ 400. Ej, to jest najbardziej znienawidzony przyrząd przez moją babcię chyba. Czemu my z tego nie korzystamy? Tego nigdy nie mogę zrozumieć. Bo moja babcia mówi, że to jest podrabiane, że to nie jest takie samo, to się nie lepi tak jak jej. Takie, wiecie, uciskanie. To się rozkleja potem w gotowaniu. No tak, twoja babcia jest masterką pierogów, więc to byłoby dla niej grzech. Hańba! Hańba, właśnie. O, ale takie odkurzacze są. No, nie musielibyśmy co chwilę jeździć na tym odkurzarnię taką, tylko od razu mamy...
Małym łatku rzeczy. Na myjnię. O, to jest fajne. Jakbyś się bała kąpać w ciemności, to już nie musisz. No, ale mam również jeszcze światło w łazience. Ale jakby akurat wtedy nie było. To wtedy tego też nie będzie. O, to jest super akurat. To jest coś, co ostatnio ci mówiłam. Nie wiem, ja czasami się wyłączam, jak mówisz o rzeczach do sprzątania, więc... Ja lubię sprzątać, to mnie tak odpręża. To ci kupię. Czy mnie to kup? Dwie kupujesz. Dla piesków masz coś takiego. Widziałam to. Fajne, masz od razu tam ciastka w środku. Całkiem spoko. No to jest wygodne, zwłaszcza jak jedziemy w pociągu, chcemy psa nawodnić, to tak je do rąk tutaj daję, Wika nalewa i pij psie, pij. No, jak zapomniałem miseczki, no. Banan. No, to jest banan. Czekaj. Ja się zrobiłem, po cholera robisz dziurę w bananie, ale już wszystko jest jasne. Teraz taką jak z armaty tą nutellą w tego banana. Ja się zastanawiam, po co masz nadziewać banana nutellą, skoro możesz po prostu banana pomoczyć w nutelli. To nie to samo. Popatrz. To jest 100 na 10 ten produkt. O, to jest dobry gadżet. Czekaj, patrz, patrz. No i elegancko. No, jest najgorsze, jak wyciskasz całą siłą świata, wszechświata w ogóle, żeby te ostatnie resztki pasty nam wyszły. To ja dzisiaj. Ja też dzisiaj. Kupiłaś pastę? Kupiłam. Masz farta. O, wow. To jest super. A też nie mamy takich zasłon. No nie mamy, ale jak będziemy mieli, to już wiemy, co zrobić. Bo bezsensowne byłoby mieć szmatką każdy z tych dzyndli, nie? Ej, to jest spoko, jak macie taką torbę, która nie ma kieszonek, dajcie sobie organizer. Ale to tylko do torby z Louis Vuitton działa, tak? Nie. Nie zrozumiałeś żartu. Sam był beznadziejny. O, do podróży. To jest dla mnie. Ciebie zawsze boli kark, głowa i wszystko dookoła. No, potem. O, ja bym sobie tak w pociągu siadała, w samolocie. Fajne to. Popatrz, to jest taka świeczka zewnętrzna, że obramowanie się pali, a nie właściwie wnętrze. A potem się wnętrze pali. A potem już wszystko dookoła się nawet pali. Ej, to jest super, jakbyśmy robili takie imprezy, to bym kupiła. Ale nie robimy imprez całe szczęście, więc nie musisz kupować. No, szkoda. Zrobiłabym imprezę tylko po to, żeby to kupić. Co tu się dzieje? Ja mam wrażenie, że to działa najgorzej na świecie, ja że też. To się będzie ci co chwilę odrywać te takie sznuróweczki. A jak zawiążesz, to będzie za ciasno. No i już utkniesz w tym bucie do końca życia, już go nigdy więcej nie zdejmiesz. Nie wiem, co gorsze. O nie, to jestem ja, gdy czasem właśnie nie chce mi się iść już pod prysznic, a potrzebujesz tylko włosy umyć przed wyjściem. Zawsze sobie możesz podłączać prysznic do zlewu, zamiast schylić się do wanny obok. I nie pomyślałem, że w wannie można robić. Ale patrz, coś takiego jest często u fryzjerów, że właśnie oni mają w ranach taką rączkę i mogą ci wypsikać całą głowę. No i to ma sens. Czy jeśli kupię coś takiego, to od razu staję się fryzjerem? Tak, możesz otworzyć salon fryzjerski. U nas w łazience? Zarobiście. O, co? Automatycznie rozkładarka do łóżka. Nie, to jest łóżko samo rozkładające się. Wyobrażasz sobie, żebym coś takiego podłączył sobie do telefonu, klikam i nagle mam gdzie spać? To jest genialne dla gości na przykład. To jest super. Gorzej jak na przykład zamknie im się w nocy. Wyobrażasz sobie, śpią i nagle im zamykasz ten telefon i całe łóżko i tak pochłania. Ej, to by było spoko rano robić im tak, tak. Jak ktoś nie chce stać, nie? A my póki co klikajcie tam i widzimy się w pierwszej części najfajniejszych gadżetów z TikToka. Subskrybujcie kanał i widzimy się tam. Pa!